Kolejny odcinek z serii Nikt nie pytał, wszyscy potrzebowali. Otwieram muminkowy kalendarz z czekoladkami w jednym filmiku. W pierwszym okienku mama i tata muminka i czekoladka z aniołkiem. W drugim buka i samolot. Może będzie gdzieś leciała. Trzecie to gwiazdka z topikiem i topcią. Ciekawe, czy ją też schowali do skrzyni. Znaczy się gwiazdkę, nie topcie. Czwórka nie chciała wyjść, ale już wiem dlaczego, bo stała za tym mała Mii w czajniku. Jest też czekoladka w kształcie pociągu. Z piątką też był problem, ale w środku była mama muminka i domek. Mikołajki odwiedził nas Ryjek z Mikołajem. Pod siódemką dwójka przyjaciół, Włóczyki i Muminek i czekoladka w kształcie głowy elfa. Ósemce nieskończoności, Siedzi, Mimbla i Saneczkarz. Pod dziewiątką odbywają się tańce i spawole Muminka z Panną Migotką w akompaniamencie czekoladkowego jeźdźca. W dziesiątce też trafiłam na parę, ale mamy i taty Muminka oraz Misia z prezentem. Jedenaste okienko to mała Mi i trąbka. Dwanaście to też mała Mi, ale w kartonie i czekoladowa choinka. Trzynastka to Ryjek, Muminek i Bałwan. Ciekawe trio. 14 to dom muminków i sanki z prezentem i choinką w tle. W 15 mamy policjanta i samochód przewożący choinkę. W 16 jest uczący się jazdy na nartach muminek i but pełen różności. 17 to Bobek i samochodzik. 18 jest na muminku, a w środku hatifnaty, które pożarły tatę muminka i został tylko po nim cylinder i czekoladka z gwiazdką. 19 to panna migotka i prezent. W brzuszku muminka jest totiki i stroik. W 21 spora ekipa. Muminek, panna migotka oraz mała Mi w towarzystwie czekoladowego księżyca. 22 pani Filifionka z dzieciakami i dzwoneczek. Przed ostatnim okienku Włóczyki i świecznik. Ostatnie okienko z podwójnym otwarciem. W środku biegnący Muminek z prezentem i początkowo myślałam, że Mikołaj, ale ostatecznie wydaje mi się, że jest to jednak anioł. Podsumowując, bardzo fajny kalendarz. Daje wrażenie przemyślanego, prosty, a cieszy. Najwięcej razy w okienku pojawił się Muminek, bo aż 7 razy, na drugim miejscu mała Mi 4 razy, a 3 razy pojawiła się mama Muminka. Same czekoladki były zrobione ze smacznej, mlecznej czekolady. Z tyłu był labirynt, więc szybko go rozwiązuję i łączę Muminka z panną Migotką. A w kolejnym odcinku otworzę cały kalendarz z figurkami.